Tarnobrzeg na kilka dni stał się stolicą piosenki harcerskiej. Zjechało tu ponad 200 druhów z całej Polski, by wziąć udział w 23. ogólnopolskim festiwalu Śpiewograniec. Śpiewograniec to festiwal z długą tradycją. Jego organizacją od lat zajmuje się Stowarzyszenie Azteka. Festiwal to jest miejsce wymiany doświadczeń, miejsce poznawania nowych ludzi, dobrej zabawy dla harcerzy, no i prezentacji swojego dorobku artystycznego. To jest główne clue tej imprezy. Chcemy pokazać, że w środowisku harcerskim można przygotować młodych ludzi do występów scenicznych. I to dało się odczuć, gdzie zespoły od 5 osób do 14 występowały na deskach Tarnobrzeskiego Domu Kultury. Część bardziej zawodowo podchodzi do tematu, druga część przyjeżdża po to, żeby się pobawić i przekazać, jak generalnie wygląda życie harcerskie. Ja w ogóle ten festiwal od wielu lat traktuję i mówię to otwarcie, jako rodzaj wspólnego muzykowania. Oni tu nie przyjeżdżają jako mistrzowie świata, tylko oni chcą się spotkać raz, że w swoim gronie, a dwa, że na co dzień spotykają się i muzykują w swoich harcówkach na nienastrojonych gitarach i w tym jest cały urok i myślę, że w tym jest cała ta fajna zabawa, że oni chcą to robić, że chcą to robić, chcą się spotkać, chcą wyjść, pokazać coś, co nie jest do końca może skończone, bardzo ciekawe muzycznie, ale oni to lubią robić i chcą to pokazywać i to jest ogromna wartość. W tym roku do Tarnobrzega przyjechało 21 ekip, harcerze i harcerki z całej Polski. Między innymi z Krosna, Puław, Annapola, Rzeszowa, Stalowej Woli czy Nowej Dęby. Na scenie Tarnobrzeskiego Domu Kultury swoje umiejętności wokalno-instrumentalne zaprezentowali łącznie w 38 utworach konkursowych. Śpiewali piosenki o tematyce harcerskiej, turystycznej lub biwakowej. W kategorii dodatkowej grupy miały z kolei zaprezentować inne spojrzenie na piosenki Stachury. Prezentację oceniali jurorzy, którzy wyłonili najlepszych. No mamy zawsze trudny orzech do zgryzienia. Ja już jestem, nie wiem, z 15 lat. Tutaj wartości muzyczne dla nas, jako jurorów, są najważniejsze. To, że ktoś sobie pośpiewuje na scenie, to nie oznacza, że nam się to będzie podobało, bo w ogóle wyszedł. No nie. Dlatego w tamtym roku nie przyznaliśmy Grand Prix, bo był bardzo niski poziom. Natomiast w tym roku trafiły się zespoły, które oprócz tego fajnego wspólnego muzykowania jednak mają ciekawy pomysł muzyczny. I tak trzecie miejsce zdobył zespół Manufaktura z Annapola. Drugie 104. artystyczna drużyna harcerska z Mirca. Pierwsze miejsce wyśpiewała sobie grupa Team Band z Leżajska, która także zgarnęła nagrodę główną w kategorii dodatkowej za utwór Życie to nie teatr. Jeśli chcesz, niech motyle twych słów z ciepłych wyfruną ust. W moje niebo. Jeszcze śpię, twoje myśli wsłuchana. Nagrodę Grand Prix jury przyznało zespołowi Podkarpatki z Krosna. Poznaliśmy się wszyscy na zlocie chorych podkarpackiej i od tamtej pory wspólnie staramy się grać razem na różnych imprezach harcerskich i chorągwianych. Ostatni raz śpiewaliśmy wspólnie na Światełku Betlejemskim w Rzeszowie. No i tak nasza współpraca jakoś działa. Pomyśleliśmy sobie, że
spróbujemy naszych sił, żeby przyjechać na ogólnopolski festiwal na Śpiewa Grańca. Ja jestem tu już trzeci raz, a dziewczyny razem z Filipem są tutaj pierwszy. Bardzo nam się podoba, jest bardzo przyjaźnie, wszyscy, no z każdym można po prostu porozmawiać, pośpiewać w każdej wolnej chwili. No super jest, naprawdę. Szczerze mówiąc, to było moje marzenie, żeby mieć ten Grand Prix kiedyś, bo to już jest z kolei czwarty raz mój chyba, albo trzeci. I to jest zasługa właściwie dziewczyn faktycznie, dlatego że większą działalność w tej piosence, czy w piosenkach miały one w śpiewie wokalu i w tych instrumentach. Ja to tylko sprzątam tak naprawdę, także ja jestem malutkim wisienkiem na torcie. Podczas Śpiewograńca Stowarzyszenie Esteka rozpoczęło akcję pod nazwą Kilometry Dobra. Esteka przystąpiła do propozycji Polskiej Akademii Filantropii, Polskiego Instytutu Filantropii, który prowadzi ogólnopolską akcję Kilometry Dobra, gdzie są zbierane złotówki na organizację szczytnych celów. Myśmy wybrali rehabilitację dzieci i młodzieży, ponieważ tym się zajmujemy na co dzień, oraz wsparcie innych mniejszych imprez skierowanych do naszych najmłodszych mieszkańców Tarnobrzega. Mam nadzieję, że uda nam się zebrać sporo tych metrów i kilometrów po to, żeby w ciągu roku zaproponować najmłodszym ciekawą możliwość spędzenia czasu. Akcja potrwa do 4 czerwca.